Ukuch. Banka. Walczył o piłkę, ale zdaniem sędziego Wasilewskiego faulował Litwin. Klepczarek jak zwykle w takiej sytuacji przy piłce. Jest pięciu, sześciu piłkarzy ŁKS-u w polu karnym. Klepczarek i 1-0 dla drużyny ŁKS-u. W 49 minucie pada pierwszy gol derbów Łodzi. Ogromna radość w zespole ŁKS-u. Popatrzmy, jak padł ten gol. Dobre dośrodkowanie Klepczarka. I cieszy się Mariusz Mowlik. Nie upilnowali go obrońcy Widzewa. Takim szczupakiem pięknie